Kolejna sprawa. Zmiana uchwały Rady Miasta z dnia 11 czerwca 2008 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Jest to projekt grupy radnych, druk nr 1361. Odbywamy drugie czytanie. Mamy pozytywną opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Mamy w trybie statutowym opinię pana, mamy w trybie statutowym poprawkę pana Ptaszkiewicza. Bardzo proszę w tej sprawie ewentualnie w imieniu wnioskodawców. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja tylko przypomnę, że został powołany zespół składający się z radnych i oczywiście pracowników pana prezydenta i ten zespół wypracował projekt uchwały. Ten projekt w imieniu grupy radnych został przedłożony i tamte ustalenia były jakby no pewną konsekwencją, ale zarazem no uzgodniliśmy po prostu w dyskusji i w głosowaniach wewnętrznych i stąd rozumiem, że pan Ptaszkiewicz złożył poprawki, ale te poprawki troszeczkę idą w innym kierunku. Oczywiście to jest jedna poprawka składająca się z 5 zmian i jednak w imieniu i tego zespołu i grupy radnych proszę Państwa, żeby jednak te poprawki nie zostały przyjęte, bo one burzą po prostu cały układ konstrukcyjny i przyjęte po prostu zapisy w projekcie o sprzedaży lokali. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tego nie powiedziałem. Mamy pozytywną opinię prezydenta do projektu uchwały, bo o tym nie powiedziałem. Pan radny Chwajo, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Sekretarzu, Szanowni Państwo, chciałbym tylko powiedzieć, że poprawki radnego Sławomira Ptaszkiewicza w niektórych swoich zapisach przywracają obowiązujący do tej pory zapis w poprzedniej uchwale Rady Miasta Krakowa, czyli stawiają jak gdyby naszą pracę zespołu, o którym mówił pan radny Rachwał, jako niepotrzebną, ponieważ utrzymują zapisy z tamtej starej uchwały. W związku z tym wydaje się, że nie jest zasadnym przyjęcie, znaczy nie tyle wydaje się, ile jestem pewien, że nie jest zasadnym przyjęcie poprawek, które zaproponował pan Sławomir Ptaszkiewicz i jako przewodniczący Komisji Mienia, która wydała pozytywną opinię i jako członek zespołu pracującego nad wypracowaniem tej uchwały, proszę Państwa o poparcie naszej propozycji, czyli uchwały, z którą przychodzimy do Państwa, do Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też pozwolę sobie zabrać głos. Proszę Państwa, zespół, który pracował nad projektem tej uchwały, wypracował kompromisowe stanowisko. Poprawki przedstawione skutkują tym, że nie tylko zatrzymują, ale wręcz cofają choćby termin, ostateczny termin składania wniosków mieszkaniowych, który zaproponowaliśmy na przesunięcie na 31 grudnia 2015, a także wprowadzają dodatkowe ograniczenia, które mogą spowodować zablokowanie, czy przynajmniej sprzedaży części mieszkań. No, uznaliśmy w tym zespole, który reprezentował wszystkie kluby Rady Miasta, że takie szerokie kompromisowe rozwiązanie jest właściwe. Stąd uprzejmie Państwa proszę o głosowanie projektu uchwały w wersji pierwotnej. Jest jeszcze pan radny Ptaszkiewicz. Czy w sprawie tych poprawek ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan radny Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Ptaszkiewicz. Rzutem na taśmę, bo już kończyliśmy czytanie, ale bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja pozwoliłem sobie wnieść tę poprawkę z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy prowadziliśmy pierwsze czytanie, mówiliśmy o przesłankach, jakie niesie uchwała o sprzedaży mieszkań z bonifikatą. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy sprzedawać mieszkań po to, ponieważ nie stać nas na remont, ponieważ są one obciążeniem budżetowym. I mówiliśmy o tym, że potrzebujemy środków finansowych w budżecie miasta. Jeżeli wydłużamy ten termin możliwości składania wniosków o kolejny rok, to my nie realizujemy żadnego z tych celów, ponieważ mieszkańcy nie będą podejmować decyzji o wykupie, tylko będą wydłużać. Przedłużać tę decyzję, będą odkładać
ją w czasie. Tak więc moja poprawka miała na celu skrócenie tego okresu po to, żeby zmobilizować ludzi, dla których to jest ważne. Czyli chcą wykupić mieszkania. W ten sposób najprawdopodobniej zyskalibyśmy budżetowo w momencie, kiedy będziemy mieć trudną sytuację, co prognozuje skarbnik, co widzimy po wpływach z dochodu z PIT i CIT. Najtrudniejszej sytuacji w przyszłym roku, której się spodziewamy. To jest główny powód, dla którego zgłosiłem uwagę o zmianie tego terminu. Jeżeli chodzi o niewydłużanie terminu mieszkań poza rok 1998. Mieszkania nabyte w okresie ostatnich 15 lat generalnie są zdrowymi mieszkaniami, w sensie niewymagającymi dużych nakładów. Nie powinniśmy wyzbywać się mienia za 10%, kilkanaście procent wartości w takiej formule. Jednym z naszych największych problemów jest to, że potrzebujemy ponad 3000 mieszkań socjalnych. Polityka, którą prowadzimy od dłuższego czasu, sprzedając lokale mieszkalne, idzie zupełnie w przeciwną stronę naszych potrzeb. To jest rzecz, którą musimy się zmierzyć. Została powołana komisja mieszkaniowa. Wiele tych wątków tam się pojawia. Wydaje mi się, że tu jest największy problem wypracowania nowych priorytetów, nowych standardów w zakresie potrzeb mieszkaniowych, budżetowych w tym zakresie i sposobu ich realizacji. Ale jednym z podstawowych elementów, które już możemy zrobić, to zaniechać wyprzedawania mienia w tym zakresie. Dlatego po pierwsze, niewyprzedawanie zdrowych mieszkań. Po drugie, doprowadzenie do sytuacji, żeby jak najszybciej ten proces się skończył i zmotywowanie lokatorów i mieszkańców, którzy noszą się zamiarem wykupienia, żeby to zrobili jak najszybciej. I po trzecie, złożyłem wniosek o wykreślenie tego punktu mówiącego o lokalach w złym stanie z tego powodu, że inne intencje zostały przedstawiane, a inny sposób mamy zapisany. Jeżeli mówimy, że nie stać nas na remont lokalu i jednocześnie w uchwale mamy, że nie będziemy sprzedawać lokali, które wymagają remontu, to jest kompletne nieporozumienie. Oczywiście zasadne jest podniesienie uwagi dotyczącej odpowiedzialności, ale ta odpowiedzialność za lokale w złym stanie technicznym tak czy inaczej jest. Czy my je sprzedajemy, czy je nie sprzedajemy, my jako gmina jesteśmy odpowiedzialni. Co więcej, jeżeli robimy transakcję sprzedaży, to w umowie wpisujemy, że nabywca zna stan techniczny i nie wnosi co do niego zastrzeżeń. W związku z tym momentów zabezpieczenia tego mamy bardzo wiele, ale nie oszukujmy innych mieszkańców Krakowa, że sprzedajemy lokale, które wymagają remontu, kiedy mamy w umowie zapisane, że jeżeli wymagają remontu, to ich nie sprzedajemy. Tak więc, drodzy Państwo, apeluję do Państwa, żebyśmy jak najszybciej zaprzestali tej złej polityki wyprzedawania lokali za bezcen. Po pierwsze. Po drugie, żebyśmy zmotywowali lokatorów, którzy mają do tego prawo w myśl starych przepisów, żeby jak najszybciej to uczynili, po to, żeby wesprzeć budżet miasta, który spodziewamy się będzie w trudnej sytuacji. I po trzecie, weźmy się do pracy po wakacjach i zróbmy dobrą, mądrą politykę mieszkaniową i zarządzania gospodarką mieszkaniową w Krakowie. Tak więc pomimo tych negatywnej opinii, znaczy tutaj jest taki aspekt tego punktu, który w paragrafie 6 jest dodany, czyli jeżeli zmienimy z powrotem na 1998 rok, to ta bonifikata pomiędzy 98 a 99 jest niezasadna, ale myślę, że ona nie koliduje, możemy wykreślić, jeżeli jest taka wola, ale proszę, żebyśmy przyjęli tę poprawkę i naprawili tę politykę, znaczy przestali psuć politykę mieszkaniową w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chcę zabrać głos? Znaczy ja tylko odniosę się do tego jednym słowem, jednym zdaniem. Proszę Państwa, ta polityka, te mieszkania, które sprzedajemy, są mieszkaniami nie do zagospodarowania w inny sposób.
Jeżeli ktoś ma nadzieję, że z tych 20 paru tysięcy mieszkań, które są w tej chwili wynajmowane i za które mieszkańcy płacą czynsz ustalony, mogą być wykorzystane do zmniejszenia kolejki, no to tylko w zakresie pustostanów i redukcji i tylko takich rzeczy. Natomiast w Krakowie, jako w pierwszym mieście w Polsce, a potem byliśmy liderem w tych sprawach, tworzyliśmy zręby tego właścicielstwa mieszkaniowego. Dawaliśmy, dzięki tej polityce powoływane były wspólnoty, były remontowane domy, termomodernizowane domy i stworzyliśmy potężny ruch właścicieli mieszkań, którzy to właściciele dużo lepiej sprawują tą własność niż gmina. Dzięki temu wyremontowało się znaczna część Krakowa. Poprawki, które przedstawiono tutaj, są poprawkami, które de facto blokują albo wyblokowywują ten proces. Ale głosowanie Rady nastąpi. Szanowni Państwo, no proszę bardzo, jak Pan Radny, Sonik nie, Pan Radny w tej sprawie? Po dyskusji, to przepraszam, ale po dyskusji. Po kolei. Pan Radny Sonik chce zabrać głos? Musi? Bardzo proszę. Potem, bo rozumiem, Pan Radny Hawranek zupełnie w innej sprawie, czyli po zakończeniu czytania. To ja wiem i tak będzie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to brzmi dosyć, no niestety, populistycznie, bo jeżeli ktoś powie, jak za 10% sprzedawać, to jest rzeczywiście rozdawanie i tak dalej. Na to się jednak trzeba popatrzeć zupełnie inaczej. Przede wszystkim większość tych mieszkań gmina nie wybudowała, nie włożyła grosza w to, oprócz kiedyś tam może jakichś remontów. Ale ja jestem przykładem, wprost przeciwnie, chciałbym niż Pan Radny Ptaszkiewicz, chociaż sam nabyłem na mieszkanie na wolnym rynku. Nie kupiłem od gminy za 10%, ale akurat tak się złożyło, że kamienica, którą zarządzam, większość teraz ludzi wykupiła. I w momencie, kiedy powstała wspólnota mieszkaniowa, to ta wspólnota zrobiła 10 razy więcej w ciągu 5 lat niż gmina i zarządzająca tym budynkiem w ciągu 50 lat. I to jest mało z tym. Ludzie chcą wykupić te mieszkania między innymi dlatego, nie tylko, że są tanie, ale koszty utrzymania opłat w wspólnocie są znacznie mniejsze niż opłaty dla gminy. To jest po prostu na 100 metrach to jest kilkaset złotych. To dlatego też chcą wykupić, oprócz tego, że później dbają zupełnie inaczej wygląda i miasto i lokale. Myśmy zainwestowali setki tysięcy złotych własnych pieniędzy i gminy oczywiście też, bo gmina jest, ale ten budynek i inne w ten sposób, miasto po prostu wygląda lepiej, mieszkańcom się żyje lepiej. O, ten człowiek właśnie czeka też na mieszkanie teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze w imieniu wnioskodawców nie ma? Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie w bloku głosowań.